Witam, witam. Polowa lekcja historii, część siódma. Samodzielna brygada strzelców karpackich. Tutaj mamy takie pozycje ładne. O. Ministerstwo Obrony Narodowej. Tutaj taka pozycja. Jeszcze. I pamiętniki biskupa polowego. O, tak to wygląda. Piramidy, piramidy w Egipcie. Tutaj z jednym śmigłem, a tutaj już drugi korpus polski i jeszcze zdjęcie przedwojenne przed kościołem farnym w Białymstoku w towarzystwie księdza proboszcza Aleksandra Chodyki. I to, co ostatnio zakupiłem, samodzielna brygada strzelców karpackich, proszę. Tutaj jest obóz gdzieś w Palestynie. Jest nawet pieczęteczka. Fotografa. Tak to wygląda. Tel Awiw. Fotograf Kaufmann. O. Tu jest orkiestra. A zdjęcie jest opisane tak. Uroczystość wizyty ministra Edena w Latourn. 40 rok, generał Kopański. Tutaj już z okresu późniejszego. Nie ma nic opisanego. Tutaj jest Arabowie, też nieopisana fotografia, ale oficerowie SBSK, też jakaś wizyta. Tutaj jest kapelan i kapelani angielscy oraz jacyś bracia zakonni. Oto. Tutaj jest generał Kopański. No ten człowiek. Obóz i polscy żołnierze. Tutaj jest wizyta też jakiegoś dygnitarza angielskiego i generał polski. Nie podpisane. To jakieś przedstawienie teatralne. To też przedstawienie teatralne. Tu też. Tu też mam wizytę. Jak mi napisali kolekcjonerzy angielscy, jest to gubernator Palestynie brytyjski. O, tu też jakaś kantyna polowa. Obóz polski, Polish Camp. Tutaj jakaś uroczystość kościelna. Też polscy oficerowie. Wizyta gubernatora Palestyny brytyjskiego. Tutaj obóz polski. No tutaj jakaś uroczystość kościelna. Msza.
Australijczycy. Arabowie. Tutaj też generał Kopański. Widać księdza. Palestyna. Polscy żołnierze. Tutaj też zbiórka. Raport. Tutaj też polscy oficerowie. Obóz polski. Generał Kopański. Tutaj ciekawe zdjęcie opisane jest. No proszę. Egipt Mena, 12 luty 42. Oficer 18 pułku kawalerii hinduskiej w kompanii ułanów karpackich. Obóz. Tutaj rotmistrz ułanów karpackich. Hotel Nelson Abukir. Tutaj pod Abukir rozbita została przez Nelsona admirała flota Bonapartego w 1799 roku. Tutaj też wizyta dygnitarza angielskiego gubernatora Palestyny, widać Kopańskiego. Tutaj defilada. Tutaj żołnierze. Tu też żołnierze. To już jest z okresu późniejszego. A coś może pancerniacy, bo ciemne berety. Szkocja, 20 lipca 46. Szkocja. Tutaj też polski obóz 46 i sztandar pułku ułanów-karpackich, generał Anders. Pułkownik Rudnicki Klemens. A to stary wyjął z kuferka jeszcze. O, proszę bardzo. I nasza beczka oczywiście. I to by było na tyle. Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku.